Dziś w Polska Mówi pan Jarosław Dobrucki, człowiek, który, jak twierdzi, zmarł cztery razy. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Jarosławie. Dzień dobry państwu. Panie Jarosławie, chciałbym z panem porozmawiać odnośnie cywilizacji Sumerów. Dlaczego jest tak ważną cywilizacją i dlaczego coraz więcej mediów o niej mówi? Dlatego, że to jest pierwsza cywilizacja ludzka na Ziemi. Dlatego. I ona wyrosła po prostu na takiej pustyni, Cywilizacyjnej i Sumerowie stworzyli pierwsze państwo, którego poziom jest porównywalny z obecnymi państwami. Chodzi o układ, o, o rządy? Tak. Chodzi sensie? o państwo, które zabezpieczało potrzeby Sumerów mhm. na danym etapie. I państwo, które potrafiło zabezpieczyć im bezpieczeństwo, rozwój, żywność, medycynę, sądownictwo, przepisy, pobory podatków, mhm. także bardzo wszechstronne i, jak mówię, pierwsze. Nie mieli na czym się wzorować. Więc dlatego to jest tak cenna informacja. A z... poznać, poznać to społeczeństwo, poznać to państwo, jak one funkcjonowało. A z jakiego kontynentu Sumerowie są? To jest y, y, Bliski Wschód. Y, to jest do rzeczy Tygrysu i Eufratu. To jest Zatoka Perska. Ten teren. Okej. Okay. Co wyróżnia y, Sumerów na tle pozostałych cywilizacji? Państwo które sumeryjskie, które powstało. Y, no, tak można, można przypuszczać, prawie 200 tysięcy lat temu, yy, przez bardzo długi okres, było jedynym państwem na Ziemi. I dopiero 5 tysięcy lat przed naszą erą, 4 tysiące lat przed naszą erą, to jest całkiem inny rząd wielkości. Musielibyśmy 3 prawie zera, no 2 zera właściwie odrzucić, to pojawiają się następne państwa. To dotyczy okresu. Yy, popotopowego. Tutaj ten potop zainicjował powstanie innych państw na tym terenie, dlatego że cywilizacje rozwijały się wokół Sumeru. Jaką wiarą cechowali się Sumerowie? W co wierzyli? Właśnie żadną. To jest najciekawsze, że Sumerowie nie mieli wiary, bo mówi się o mitologii sumeryjskiej, ale to nie ma nic wspólnego na przykład z mitologią grecką czy Włoską, no, rzymską. To jest państwo, które, którego obywatele obcowali bezpośrednio z, z tymi, którymi bylibyśmy teraz nazwali bogami. I oni żyli wśród nich, z nimi. Bogowie. To znaczy, byśmy ich nazwali. Mhm, tak, Natomiast tak. to byli przybysze, przybysze z innej planety, którzy dysponowali wiedzą i tą wiedzę przekazywali stopniowo Sumerom. I dlatego sumerowie nazywali ich wielkimi ludźmi. Pojęcia Bóg nie istniało w tym czasie jeszcze. Więc wielkimi, mądrymi ludźmi, przybyszami z kosmosu i w końcu samo słowo Anunaki określa ludzi, którzy przybyli z nieba. Z przestrzeni. O, może tak. Czy ci Anunaki przepraszam, tak. pomagali im w jakiś sposób? Y, tak, więc... Anunaki potrzebowali y, pomocnika, a potem y, zaopiekowali się ludźmi. Okay. Dokładnie sumerami. Czy istniało jakieś podobieństwo wiary y, tej cywilizacji sumeryjskiej, a treściami, które są w Biblii? Tak. Jakie y -y, to były? To jest y, bardzo, znaczy mówimy o Starym Testamencie. Mm -hmm. Stary Testament y, zaczął być spisywany w okresie króla Dawida. Czyli tak, mniej więcej 1000 lat przed naszą erą. Pierwsze początki spisywania tego Starego Testamentu to się datuje na 1700 przed naszą erą. I jest to żywcem przepisana war, tra, treść tabliczek sumeryjskich. Zmieniają się nazwiska, miejsca, natomiast zdarzenia są takie same. I o ile Sumerowie napisali na przykład, że Anunaki stworzyli człowieka na ziemi, o tyle w Starym Testamencie jest napisane, że Bóg stworzył Adama i Ewę. I w raju oni się rozwijali, i potem taki zły wąż przyszedł i kazał im zjeść jabłko, no i zostali wygnani z raju. Sumerowie piszą całkiem co innego. To jest cały epos. To nie, są tam dwa zdania, jak w Starym Testamencie. To jest cały epos, który opowiada o genetycznej modyfikacji małpy stepowej, która w tym czasie na terenie y, ziemi żyła w Afryce, którą zmodyfikował genetycznie Enki, który był Anunakim, pod potrzeby przybyszy. Oni potrzebowali robotnika, który im pomoże w wydobywaniu surowców z ziemi. I oni zmodyfikowali genetycznie małpę stepową w takim zakresie, żeby ich ręce pasowały do narzędzi, które przywieźli, i żeby wyglądali prawie jak Anunaki. Mówię prawie, dlatego że tutaj Enki doskonale wiedział, że to nie może być w ten sposób, że będzie modyfikował kod genetyczny Anunakich, żeby jakaś taka Hebryda pomagała im w pracy na Ziemi. Musiała to być istota, która tutaj się, się wytworzyła na Ziemi, która jest przyzwyczajona do tych warunków panujących na Ziemi. I dodanie pewnych niewielkiej ilości genów do kodu genetycznego tej istoty doprowadziło do tego, że z małpy stepowej zamieniliśmy się w człowieka, który jest podobny do Anunakich. I jest jeszcze jedna konsekwencja tego: Anunaki i Ziemskie kobiety były zbieżne, zbieżne genetycznie, czyli mogły powstać krzyżówki. To znaczy, anunaki brali sobie za żony ziemianki i mieli z nimi potomstwo. I to potomstwo się odznaczało dodatkowymi cechami. Znacznie dłużej żyli. No, niestety byli mądrzejsi. Ale dzięki temu następne krzyżówki rozchodziły się w społeczność ludzką i ludzie doznawali powiedzmy dodatkowych możliwości większą pamięć rozwijało się rzemiosło yy, mogliśmy bardziej się skupić na otoczeniu mogliśmy czytać książki to są takie dodatkowe cechy mieliśmy większą pamięć mózg nam się powiększył i zaczęliśmy wspólnie razem z kami budować miasta a co sprawiło, że Anunaki opuściło nas, po prostu skończył się surowce, które wydobywali? Nie po prostu jest taka, to jest następny wątek, ale oni już tutaj skończyli swoją, jakby to powiedzieć, wizytę ze względu na to, że rozwiązali swój problem na własnej planecie. Ich planeta traciła atmosferę. I oni potrzebowali, ich naukowcy doszli do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem żeby zatrzymać tę atmosferę na ich planecie, byłoby przywiezienie na, tej, na tą planetę określonych surowców. To są surowce, które na ich planecie nie występowały, ale oni wiedzieli, że one istnieją, więc oni przywieźli ze sobą na tą swoją planetę odpowiednią ilość złota. To nie była żadna moneta, to nie chodziło o to, że to był surowiec, który był bardzo ja wiem, kosztowny. On był kosztowny z innego względu, ale on był im niezbędny, żeby odpo na odpowiedniej wysokości na ich planecie rozpylić w formie takich drob maluteńkich drobinek. Y powodowało to to, że te drobinki ładowały się dodatnio, natomiast jony atmosfery y też były naładowane dodatnio i one się odpychały. I ta atmosfera zostawała po prostu w obszarze, który był niezbędny do funkcjonowania tej planety. I jak oni to zabezpieczyli, być może teraz już mają inne sposoby, to postanowili wrócić z powrotem, ze względu na to, że ich organizmy były przystosowane do życia na ich planecie, a nie na naszej planecie. Jeżeli rok nibiriański trwał 3600 lat ziemskich, jeżeli dzień Nibieriański był 30 razy dłuższy. Jeżeli Nibiru była planetą porównywalną z Saturnem, czyli znacznie większa od powierzchni Ziemi, od, 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 od czegokolwiek na Ziemi, to oni wolali tam żyć. Zwłaszcza, że porównując życie na Nibiru, oni żyli w stosunku do życia na Ziemi, oni żyli 3600 lat razy 120. To jest Proszę. pół miliona. Prawie pół miliona lat ziemskich aniżeli. Natomiast na Ziemi starzeli się szybciej. I dzieci, które tutaj przyleciały z Nibiru, wracając na Nibiru po dłuższym czasie, były starsze z wyglądu od swoich rodziców. A co się dzieje z tą planetą teraz, Nibiru? Czy ona my... nadal funkcjonuje. To znaczy, ona obiega, tak jak mówiłem, 3600 lat około, bo to tak do końca. No, może się zmieniło, może nie. No, w każdym razie jest to planeta, która jest przechwycona przez Układ Słoneczny. Ta planeta porusza się po wielkiej, wielkiej elipsie, jak wszystkie komety przechwycone. I ona przelatuje w okolicy Słońca na wysokości między Marsem a Jowiszem. I tam jest pas planetoid. To oznacza tyle, że to jest miejsce, w którym nastąpiła kolizja między Ziemią a planetą Nibiru. Jej księżycami, a potem ona jeszcze raz rozwaliła Ziemię, która w tym owym czasie nazywała się, załóżmy, Tiamat, tak to jest nazywane w tej powiedzmy, w tym opisie Sumeryjskim, zmieniła swoją orbitę. Już nie jest między Marsem a Jowiszem, tylko ta część większa, znalazła się między Wenus a Marsem i to jest nasza Ziemia. Anunnaki te informacje zostawili tak. na Ziemi? Tak, zostawili. Było to w ten sposób, że dopóki Sumer funkcjonował, to oni kazali spisać historię tego zderzenia kosmicznego i Sumerowie to zrobili. Ponieważ już sumie, Sumerowie znali język, potrafili czytać, pisać, liczyć, wiele rzeczy robili. Równania różniczkowe to może, może nie, ale równania. Liniowe z wieloma zmiennymi potrafili rozwiązywać. I oni zapisali to. Czyli anonaki im to przekazali, żebyście pamiętali, co tu miało miejsce. I to dalej po prostu było propagowane wśród sumeryjskich dzieci, bo one chodziły do szkoły, więc one musiały się uczyć tego. Czy, czy o sumerach wiemy od 100 lat, czy ta wiedza o nich przez jakiś czas ucichła i im po prostu w pewnym momencie o nich sobie przypomnieliśmy. Pytam ze względu na to, że właśnie teraz jest to boom na, na tych sumerów. Czy to jest jakieś niedawne odkrycie? Nie, to nie jest niedawne odkrycie. To jest odkrycie z XIX wieku, nawet z początków XIX wieku. Ludzie zdobywali, to znaczy znajdywali na terenie obecnego Iraku tabliczki. Z jakimś takim bardzo dziwnym pismem. To znaczy, nawet na początku nie wiadomo, co myśleć, że to ozdoby. Potem zaczęli się zastanawiać, a może to jednak jest coś, zapisana jakaś treść. Tylko zastanawiali się, dlaczego jest treść, a nie ma kontynuacji. Znajduje się rzeczy, które tam były wypro... stworzone tam 2000 lat przed naszą erą, i potem nie ma kontynuacji. Co się stało? Poza tym znajdowano zniszczone budowle, znajdowano. Ja wiem, no piwnice tylko po tych budowlach. I bum nastąpił tak naprawdę w drugiej połowie XIX wieku, kiedy ekspedycje, Anglicy tam przede wszystkim, powiedzmy, tym terenem zarządzali, więc oni postanowili przywieźć do Anglii parę artefaktów, żeby ludziom powiedzieć, a patrzcie jaką my mamy kolonię, tam daleko, co tam można znaleźć. Ale mało kto wiedział, co jest zapisane na tym. Natomiast wzmianka o starym bardzo narodzie, który tam funkcjonował i który zginął, znajduje się w Starym Testamencie. I oni, semici, nazywali to anakici, to plemię, to po prostu, które tu żyło, tych sumerów, anakici, lub ewentualnie nifilim. Tylko to jest zapisane w ten sposób, że. To odpowiada Anunakim. Czyli Anakici, Nefilim, to są Anunaki. I oni wiedzieli, że tam, w tym terenie, oni byli tak, jak gdyby bogami, byli tymi najważniejszymi. I nie pisali, że oni przyszli z nieba, że oni pochodzą z innej planety, natomiast zapoczątkowali jakoś cywilizację. I tutaj zaczyna się właśnie informacja o Sumerze, której w sumie nie ma w Starym Testamencie. Ale z biegiem lat odczytujemy te tabliczki i zaczynamy zauważać, że Stary Testament czerpał natchnienie bezpośrednio z tych tabliczek. Mógłby Pan przytoczyć jakieś yy, podobieństwa? Tak, więc tutaj nasuwa się, to jest bardzo duże podobieństwo, to jest Noe i Zisudra. Więc Noe to jest człowiek, który wraz z rodziną i wielką ilością zwierzaków na jednej tratwie Przeżył potop. Natomiast Zisudra według sumerów to jest człowiek, który nie tylko z rodziną, ale z wieloma swoimi znajomymi, z kodem genetycznym życia na ziemi wszedł na odpowiednio przygotowaną wcześniej łódź, która była zakryta z zewnątrz, która miała tylko jedno wejście, które potem, jak ostatni wszedł na pokład, to zostało zasmołowane. Czyli uszczelnione, jest mnóstwo opisów. I to nie jest coś takiego, że to jest jedno, dwa zdania i to wszystko. Tam jest długa opowieść. Czy ta opowieść była też otoczona tym, że po prostu świat jakby musiał zostać oczyszczony? Nieprawda. Właśnie tutaj jest o, co, co, o całkiem co innego chodzi. Przyczyną e, powstania mm, potopu na Ziemi było to, że nastąpił lekki zbieg okoliczności. Wiele niesprzyjających zagadnień nastąpiło zdarzeń. W bliskiej odległości od Ziemi była planeta Nibiru, czyli dodatkowe źródło pola grawitacyjnego, które dość blisko się tutaj znajduje. Wielkości Jowisza. Więc wyobraźmy sobie, planetę, która przylatuje między Marsem a Jowiszem i jest w wielkości, no może nie, nie Jowisza, ale Saturna. Druga rzecz, epoka lodowcowa. I wielkie pokłady lodów na biegunach północnym i południowym. I miesiące przed tym zjawiskiem na planecie Nibiru zauważyli anomalnie różnego rodzaju trzęsienia Ziemi. Widać było, że coś się szykuje tutaj w okolicy układu słonecznego. Nie jest to dokładnie opisane, ale tak, na Nibiru były problemy, na Marsie były problemy. I spodziewano się, że na Ziemi też to będą jakieś problemy. Drgania, sensmiczne ruchy płyt tektonicznych. I kiedy one osiągnęły swoje apogeum, można w ten sposób, i nastąpiła synergia tych wszystkich czynników, lód, który był zgromadzony na biegunie północnym i południowym, skruszył podłoże, na którym się opierał. I te wielkie masy lodu. Uderzyły w, w ocean. To spowodowało wielką falę, i ta fala powędrowała przez całą kulę ziemską. I to była przyczyna bezpośrednia. Natomiast konflikt między braćmi Enkim i Enlilem, którzy byli anonakami, jeden chciał, żeby ludzki gatunek przetrwał, drugi, może nie tyle, żeby nie przetrwał, ale nie chciał poinformować ludzi, że takie zjawisko nastąpi. Więc oni to wszystko zatajili i dzięki temu, że Enki swojemu znajomemu, który się nazywał Zisudra, przekazał tą informację, to on zdążył zbudować z, ze znajomymi swoimi tą tratwę, przygotować się do potopu po cichu i jak ten potop przyszedł, to on przetrwał. Wspomniał Pan, że na Marsie też dochodziło do jakichś trząsów. Oni zamieszkiwali też Marsa? Tak, więc w owym czasie w tabliczkach sumeryjskich jest informacja, że na Marsie, jak oni przylecili na Ziemię, była jeszcze atmosfera. Czyli to oznacza, że można byłoby tam żyć. Natomiast potem oni też na Marsie byli, ale prawdopodobnie używali już w tym momencie dodatkowych urządzeń do yy, dostarczenia tlenu. Bo oni tak samo jak my. Potrzebowali do życia tlenu, musieli oddychać. Co się w takim razie stało, że Sumery zniknął? Przestał istnieć. Tak, jako państwo rzeczywiście przestał istnieć i znamy mniej więcej datę tego. To jest 2024 lat przed naszą erą, temu. I teraz warto byłoby cofnąć się o pół miliona lat wcześniej. Więc Problemy na Nibiru, z atmosferą. Anunaki przylatują na Ziemię. Dokładnie przylatuje jeden, Alalu się nazywa, i on ucieka z tej planety i trafia na Ziemię, ale nie przypadkiem, i kontaktuje się z, ze swoimi wrogami. To jest długa historia, to nie o to chodzi w tej chwili, i, i informuje jest ich, że jest planeta tu w układzie słonecznym, gdzie jest złoto, a oni potrzebują tego złota, więc on. Pertraktuje z nimi na zasadzie takiej, że dobra, ja znalazłem to złoto, to, to wy darujcie mi życie i zróbcie ze mnie króla ziemi, że ja będę tu rządził. No i ci, który, którzy byli wtedy na Nibiru, decydują się wysłać na ziemię Anunakiego, który nazywa się Enki. Enki i jeszcze tam prawie 60 innych Anunakich, żeby rzeczywiście polecieli i sprawdzili, czy na tej planecie jest złoto bo też podejrzewają, że to możliwe. Bo wiedzą, że Ziemia jest planetą rozbitą. I Enki bierze ze sobą chyba siedem rakiet jądrowych jako broń. Bo nie wie, co czeka go tutaj na Ziemi. I ląduje w, w bagnach Zatoki Perskiej, przeprowadza analizy wody Zatoki Perskiej i mówi rzeczywiście na tej planecie jest dużo złota. No i z tym Alalu rozmawia. Oczywiście do tego nie dochodzi. Mogę tylko powiedzieć, że Alalu przy ciebie, on ginie na Marsie. Tam jest wysłany i on tam ginie z różnych przyczyn. W każdym razie Enki chowa te bronie w jaskini i o nich zapomina. I robi analizę Ziemi, patrzy co na tej Ziemi jest i w tym czasie Wysyła informacje na Nibiru, tak, to jest planeta, która ma dużo złota. Przelatujcie, będziemy ją eksplorować. Planeta jest bezpieczna, nie ma tutaj żadnych takich stworzeń, które by nam zagrażały, także on te bronie jądrowe chowa. I to trwa. Długo. I teraz, mniej więcej 20, w 2024 roku przed naszą erą, Anunnaki się pokłócili. Jest klan Enkich i Enlilów. I y, oni się pokłócili o podział tej planety. I dochodzi do z, z, spięcia. Ponieważ żadna ze stron nie ma przewagi, więc Enli, enlilici, można tak powiedzieć, znajdują tą broń i używają tej broni jądrowej właśnie przeciwko y, klanowi Enki. I tu się zaczyna problem ze Sumerem, dlatego że oni. Y, tych broni używają, będzie coś no, w Palestynie. A wiatr przesuwa tu te obłoki radioaktywne na wschód. Czyli przechodzi to przez sumer. I sumer ginie. Wszyscy umierają tam. I w tabliczkach sumeryjskich, bo potem jeszcze sumer funkcjonuje, są zapisane tak zwane żałobne. Psalmy, psalmy na temat tego, jak wyglądali ludzie i jak y, przebiegała ich agonia. Że ci, co nie uciekli, ginęli w, mer, w męczarniach. Y, ze, ze wszystkich otworów płynęła im krew, wypadały im włosy. I zwierzęta, powiedzmy jeszcze tam w oborach, gdzieś tam żyły, ale nie miał się nimi nikt, nie mógł się nikt nimi opiekować. I płacz. Z powodu zagłady Sumeru. I przez kilkanaście lat tam nikt nie mieszka. Ci, co uciekli, to jest ta słynna przypowieść ze starego testamentu, jak żona Lota ucieka, ale się ociąga i zamienia się w sól. I tam jest błąd. Ona nie zamienia się w posąg. Przepraszam, powiedziałem sól. Ona odparowywuje. W każdym razie opisy są tego rodzaju, że góry przestawały istnieć. Morza wyparowywały, a Sodoma i Gomora po tych uderzeniach jądrowych zapada się. I w to miejsce wpływa może martwe. Czyli Sodoma Gomora nadal istnieje, ale pod wodą. I to jest już znalezione, potwierdzone. I są opisy chorób popromiennych, to już mówiłem, ale też yy, yy, od strony Indii są też znaleziska potwierdzające, zbiorowe mogiły ludzi, którzy po prostu zginęli od napromieniowania. Ich szkielet jeszcze nadal są bogate w promieniowanie radioaktywne. Jest niesamowite, co pan mówi. Zastanawiam mnie tylko, w jaki sposób my rozczytaliśmy te tabliczki. Że wiedzieliśmy, że chodzi tutaj o właśnie bomby jądrowe, że chodzi tutaj o chorobę popromienną. To znaczy, oni opisywali te choroby, a my wiemy już z naszej perspektywy, bo wiemy, co się stało w Nagasaki i Hiroshimie i wiemy, że podobne były symptomy. Natomiast no to jest praca zbiorowa, to są lata. To tak od 900, 1870 roku do dzisiaj się czyta te tabliczki i naukowcom włosy stają dęba. To nie jest publikowane, bo to by zaburzyło nasz układ, który jest w tej chwili na Ziemi, jeżeli chodzi o religię. Bo by się okazało, że to wszystko, co w religiach napisali w Starym Testamencie, jest pozbawione sensu. Jeżeli by zaburzyli, to co by się stało? No więc wszystko, wszyscy próbują zapomnieć, że te tabliczki sumeryjskie istniały, a nie wszyscy opublikują te informacje. Natomiast co by się stało? No Mogłoby się okazać, że Watykan nie jest wcale świętym miejscem. Dlatego, że Watykan ma za uszami. W ten sposób. Prawda jest cały czas chroniona. Wszystkie religie powstały na bazie religii, która powstała za czasów Sumeru. Bo musimy wspomnieć tutaj o Marduku, który rządząc w Babilonie doprowadził do kultu jednostki i do powstania religii monoteistycznej. I religia katolicka, chrześcijańska ona stamtąd pochodzi, jej korzenie. Stamtąd czerpie natchnienie. I tu nie chodzi o jakiegoś Boga, który nas stworzył. Bo to jest oddzielna sprawa. To Anunaki nas stworzyli, ale stworzyli naszą konstrukcję, nasze ciało. Natomiast świadomość nadal pochodzi z innego źródła. Oni stworzyli tylko człowieka w pewnym sensie. A świadomość z jakiego w takim razie jest źródła? Sumerowie w swoich tabliczkach piszą, że anunaki. Wspominają im o takiej wyższej sile, z którą muszą się liczyć. I nazywają to Stwórcą Wszech rzeczy. Czyli w naszym mniemaniu to mógłby być Bóg. Już. Tylko, żeby nie, nie używać słowa Bóg, bo to zarezerwowane jest w religii katolickiej, używa się st pojęcia Stwórca Wszech rzeczy. I w tabliczkach sumery, sumeryjskich jest informacja o takiej postaci Galzu, który jest posłannikiem z tamtego świata, świata powiedzmy nierzeczywistego, który potrafi być i materialny, i niematerialny. I ponieważ Anunaki mówili, że istnieje siła, z którą muszą się liczyć, więc ten Galzu im zaproponował, żeby zostawili ziemię ziemianą i żeby stąd odlecieli. Ziemia ma być dla Ziemian. Panie Rosławie, wspomniał Pan, żeby mieli dostęp do broni jądrowej, a jednocześnie oni wydobywali te surowce dla anunaki, czym? No właśnie, narzędziami. Zwykłymi takimi standardowymi, tak. a nie jakimiś. Tak, więc y, pamiętajmy o tym, że tak. Anunaki lądują na Ziemi i nie ma ani metra drogi. Są tylko ścieżki są koryta wyschniętych rzek, po których można się, a tak, cała planeta jest zarośnięta. Poza tym na północy jest lód, więc tam też za bardzo nie można. I na początku anonaki przylecieli i robili elektro, znaczy analizę wody. To znaczy oni próbowali wydobyć złoto z wody, ale ponieważ to nie był proces szybki, więc oni postanowili poszukać innego źródła. I w środkowej części Afryki Tanzania, odkryto kopalnie, które mają no tak z grubsza rzecz biorąc ponad 200 tysięcy lat. Kopalnie złota. I teraz pytanie zasadnicze. Jeżeli tam nie było, jeżeli na ziemi nie było człowieka, nie było przemysłu, to kto i po co kopał tamto złoto? Mhm. Komu to było potrzebne? Więc jedyne wytłumaczenie to jest takie, jakie podają tabliczki sumeryjskie. One potrzebne było Anunakim. Właśnie, bo tym bardziej, że chyba jeszcze złoto nie miało jakiejś dużej wartości. Czy już miało Żadnej, wady. bo ani jednej giełdy na ziemi nie było. Mm -hmm. Nie było Rockefellera, nie było Rothschilda i paru innych goldmanów. Nie było. Więc tu w tym momencie jedynym zainteresowanym to byli Anunaki. I przywióz, przywieźli ze sobą buldożery, koparki. Zwykłe czekany, kilofy. Potem zaczęli to robić na, na, na terenie ziemi. Ale ich przyleciało na ziemię 300 tylko. Więc co oni mogli zrobić? Więc oni pracowali bardzo y, ciężko, w warunkach, które im nie sprzyjały, bo u nas na ziemi było za ciepło, za jasno, za krótki dzień. Więc postanowił Enka, jeden z tych przywódców anunakich, postanowił zbudować sobie takiego biorobota. Mhm. I reszta y, Anunakich się zgodziła na to, bo to było. Poza tym, co jeszcze, było bardzo ciężkie, dokończę. Natomiast y, 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 ci, którzy przetowali w, w, w kopalniach, ci Anunaki, się zbuntowali dwa razy. I za drugim razem, y, Anunaki, ci przywódcy, doszli do wniosku, że jednak coś trzeba z tym zrobić, że musi być wymiana, że. Muszą wrócić, przyjechać, następnie muszą przylecieć i tak postanowili. No i Enki nagle wyskoczył z taką propozycją: dobrze, to ja wam zrobię takiego pomocnika. I zrobił. I od tego momentu oczywiście wydobywanie złota ruszyło pełną parą. No i potem już nie będę w szczegóły wchodził, bo to naprawdę długo, ale następuje potop. I teraz co się dzieje. Wiadomo, że bardzo dużo tych niewolników, tak zwanych ludzi ginie, na wszędzie na całej Kuli Ziemskiej. Przeżywa garstka. I dzięki temu, że woda popłynęła, to wypłukała ziemię i zostały grudki złota. I ród Endlilów leci na drugą stronę Kuli Ziemskiej, zasiedla tam y, ludźmi tą Kulę Ziemską, Między innymi ten płaskowy naskaz z tymi różnymi tam napisami, to są właśnie ślady po ich lądowisku. I takie samorodki złota można po prostu jak kamienie zbierać na Ziemi. I następuje olbrzymi wzrost y y y przewozu złota na Marsa, a stamtąd już na Nibiru. Bo Mars jest taką... E Stacją, gdzie pracują Idzi, to z kolei druga strona tych Anunakich. Pracowali. Tak? Pracowali. No wtedy, tak. Pracowali. Mhm. Oni tam pracowali, zbierali to wszystko do kupy. Już w takich odpowiednich, przygotowanych sztabkach. Przylatywały wahadłowce z Nibiru, pakowali do tych wachłowodowców i one leciały na Nibiru. Czyli z Ziemi na Marsa takie mniejsze stateczki kosmiczne latały, a tam już takie duże. I Czy... to. Spowodowało, że już ta część europejska nie była tak istotna, bo po drugiej stronie było więcej złota. Nie? I następuje podział, dokładnie podział, między en Enlilów a Enkich. Enkowie zostają w Europie, łącznie z Mardukiem, który zaprowadza religię monoteistyczną, o której wspomniałem, i Enlilici, które lecą na drugą stronę i tam. Y Robią sobie jak gdyby nową y, rasę y, ludzi, y, która teraz y, my ją nazywamy Olmekowie. To jest pierwszy y, rzut ludzki w Afryce, który ma rysy y, ludzi zamieszkujących do tej pory Afrykę. Mieli czarne skóry, nie mieli brody, mieli rysy afrykańskie. I historia też o tym milczy, ale to jest mniej więcej 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. I tam budują sobie lotniska. Tam budują sobie miejsca, gdzie rafinuje się złoto. I stamtąd to złoto wywożą na Marsa, a potem dalej na Nibiru. Czy jeżeli dostalibyśmy się przykładowo na Marsa, moglibyśmy znaleźć tam jakieś jeszcze, według pana, tak, tak. dowody? Myślę, że tak. Mhm. I myślę, że już są znalezione. Są różne zdjęcia, pokazują takie jak gdyby niezwykłe konstrukcje terenowe. Tylko pamiętajmy, że Mars już nie ma atmosfery, że ten teren doznaje dużej erozji. Tam są wiatry, tam, tam jest grawitacja, więc to się wszystko zaczyna upodabniać do struktur, które tam naturalnie powstały. Więc jak będziemy chcieli, to znajdziemy. To jak to się stało, że te tabliczki zostały rozczytane no więc to jest praca wielu pokoleń yy, i to jest yy, głównie yy, dzięki temu, że znaleziono stelle, powiedzmy takie prostopadłościany, to są wysokie elementy i mają cztery boki yy, z kamienia i Zapisane tam były te same zdarzenia w różnych językach. Czyli na jednej stronie zapisane są na przykład w języku sumeryjskim, na drugim na przykład w akadyjskim, a na trzecim w starohebrajskim. I tu jest właśnie klucz. Robiąc analizę wsteczną, znając starohebrajski, można zobaczyć, jak te same zdarzenia były opisywane w języku akadyjskim. Wiedząc to, można wtedy odszyfrować, jak to było przedstawiane w zapisie sumeryjskim. I mniej więcej tak to się zaczęło. Poza tym, Ashurbanipal to był taki człowiek, który się chwalił, że on potrafi, że on dostał od przybyszy y, taką możliwość, że jest poliglotą i że potrafi tłumaczyć różnego rodzaju tabliczki zamierzchłych języków, których już dawno nie używamy na Ziemi. I jak, a ponieważ to był bardzo bogaty człowiek i jednocześnie miał swoich poddanych, więc on za takie tabliczki znalezione, to on nawet tam płacił trochę takim ludziom, i oni przynosili mu tabliczki i on kazał swoim skrybom tłumaczyć z języka sumeryjskiego bezpośrednio na akadyjski. Więc w tym momencie wiele tabliczek zostało już odszyfrowanych wcześniej. Tylko teraz trzeba było dojść do tego akadyjskiego wzorca. I po odczytaniu pisma akadyjskiego było już wiadomo, co w tych tabliczkach było. Bo były na przykład tabliczka sumeryjska i na tym tabliczka z językiem, przetłumaczona jest językiem akadyjskim lub jedna tabliczka u góry zapis sumeryjski, na dole akadyjski. Mm. Zastanawiam mnie, dlaczego akurat na kamiennych tabliczkach to zostało wykonane. To znaczy w niektóre bardzo ważne przesłania były napisane na kamiennych, ciosanych stellach. I na przykład na takiej steli zostały wypisane na przykład rody króli przedpotopowych, czyli Widać wyraźnie, że ktoś znalazł informację i wydrapał w kamieniu tekst wskazujący o to, na to, że 300 tysięcy lat przed naszą erą już byli królowie. I ich pięciu, pięciu królów rządziło sumerem ponad 300 lat. 300 tysięcy lat, przepraszam, nie? 300 tysięcy lat. I to jest bardzo trwały środek do zapisywania. Tutaj on przed, no może bardzo długo przetrwać, w dobrych warunkach. On się tam mało utlenia i są te napisy ciągle widoczne. I teraz, jeżeli anunaki przylecieli na Ziemię i już sobie stworzyli, bo oni mieli swój język, swój zapis, oni mieli telefony komórkowe. Y, sumerowie o tym piszą, że mieli gadające kamienie. Tak to, no, najprostszy sposób. To. W każdym razie Państwo, żeby się mogło rozwijać, musi mieć swój język. Musi umieć przekazywać informacje. Ta informacja w formie rozkazów prawa musi być czytelna dla wszystkich obywateli. I jak to zrobić, nie mając drukarni? Jak to zrobić, nie mając papierni? Więc bierze się to, co się ma pod ręką, czyli glinę. Bierzemy glinę. Najpierw ją musimy oczywiście połączyć z piachem. Przepraszam, z piachem. No też z piachem, ale... Z wodą tam trochę ugnieść, wymieszać, żeby była różna struktura. I jak ona jeszcze jest miękka, to patyczkiem trójkątnym, naciskami parę symboli obok siebie, robimy przerwę i znowu naciskami, i znowu. I powstaje taka mozaika dziwnych znaków, i potem, jak już zapisamy, zapiszemy tą tabliczkę, to ją wkładamy do pieca i wypalamy. I ona nabiera cech nieśmiertelnych. To jest bardzo trwałe i jest odporne na wszystko na działania atmosferyczne. Jeszcze jeżeli ona znajduje się w suchym piachu, to już to to jest tysiące lat ona przetrwa i jest nadal czytelna. I jeszcze raz tak podsumowując, ile czasu żyła cywilizacja Sumerów? Załóżmy, że odrzucimy tych pięciu króli, którzy tak długo żyli, dlatego mm. że ci królowie byli krzyżówkami to byli pół Anunaki, pół ludzie, można tak powiedzieć. Oni bardzo długo żyli. Więc można powiedzieć, że od czasów pototu, potopu do 2024 roku, przed naszą erą, to jest okres, kiedy jest ciągłość kultury i ciągłość tej cywilizacji. Potem ta cywilizacja ginie, i w to miejsce pojawia się Akad Sumer, czyli ludzie, którzy mówili w języku sumeryjskim, już nie istnieją. Pojawiają się ludzie, ludy napływowe ze wschodu, które przynoszą nowy język. I ten język się rozprzestrzenia. Język sumeryjski jest już tylko używany przez kapłanów. Anunaki nadal są na ziemi. Kapłani to są ci, co są naj, najlepiej wykształceni i ci, co pomagają Anunakim w życiu codziennym. I potem ten Akad Sumer zaczyna się przeistaczać w następne państwo. Babilońskie, które nadal ma korzenie sumeryjskie, ale już nawet nie znają języka. Pojawia się nowy język i w Babilonie pojawiają się semici. w Babilonie są akadowie i w Babilonie ustanawiona jest jak gdyby nowe państwo, ale to państwo już nie jest nie jest podobne nawet do sumeru. To są już inni ludzie inny język, i tak jak mówiłem, tam już Marduk ustanawia tak zwaną monoteistyczną religię. I to jest coś ala Stalin. No to podobieństwo. Mhm. Czyli to jest despota. Powoli kończąc tą rozmowę, czy badania odnośnie sumerów są cały czas, cywilizacji sumerów prowadzone? Jak to wygląda? Gdzie możemy się tak, tych rzeczy wszystkich teraz dowiedzieć? Tak, więc cały czas są prowadzone badania. Są jeszcze tabliczki, które nie zostały przetłumaczone, ale też ujawniamy następne informacje. Jest bardzo duża grupa ludzi, którzy tłumaczą już te tabliczki, powstają książki. Także jesteś, znaczy generalnie jesteśmy zaskoczeni poziomem wiedzy, jeżeli chodzi o. Technikę na przykład. To jest może mój konik w pewnym sensie, ale nie bardzo mnie interesują na przykład jakieś tam suche wywody, ale też i fakty, i rzeczy, artefakty wręcz w tej cywilizacji, i dorobek techniczny, i dorobek kulturalny, jej dorobek w formie przekazanych nam dalej. Ogólnego przeznaczenia na, naczyń, narzędzi, informacja, co oni potrafili na przykład zrobić z ropą, do czego im była potrzebna, jak posługiwali się prądem elektrycznym, bo to też jest zagadnienie ciekawe, jak potrafili budować tratwy, które w, w zanurzeniu prawie całkowitym pływały, jak kopali tunele, jak kopali. Drążyli tunele, a kopali kanały, żeby nawadniać swoją ziemię, bo pamiętajmy, że to właściwie jest pustynia. No i jak budowali miasta, jak wynaleźli cegłę, jak zrobili formy do tych cegły, cegieł, jak powstawały ziguraty, jak budowali i kto budował te wielkie w Balbeku konstrukcje megalityczne, które tam mają po 200 tysięcy ton, same kamloty, kto je ustawił. A jeszcze zapytam, czym były Ziguraty? Ziguraty to były takie miejsca, w których mogły znajdować się na przykład pojazdy kosmiczne, które tam czekały na przykład na swoje odpalenie. Jak również mogły być to miejsca kultu mhm. i miejsca, w których mieszkali właśnie Anunnaki. Okay. Bo na początku, jak przylecieli, to oni mieszkali w Szałasach. Jest opis dokładnie, jak sobie budowali takie małe chatki nad. Zatoką Perską, i tam powstało miasto zwane później Iridu, Eridu. I y, potem, jak już mieli pomocnika, to ten pomocnik im pomagał budować takie właśnie wielkie konstrukcje. I one do tej pory można je zwiedzać. A czy poza zapisami istnieją jeszcze jakieś dowody na y, rozwiniętą technologię? Ależ oczywiście, odnośni? tak. Artefakty, czyli y, naczynia z cyny. Uprzedzę, że cena nie jest łatwa do odzyskania z rudy i do tego są potrzebne przynajmniej dwa procesy. Czyli trzeba mieć jeszcze dodatkowe związki chemiczne, żeby cynę z rudy wydobyć. ponadto yy, oni produkowali stal. Następna rzecz. Potrafili pokryć naczynia mosiężne, czyli mieli już informacje, co to jest mieć i co to jest cynk. Więc powstawały naczynia mosiężne, które można było pokryć złotem, srebrem. A do tego potrzebny jest prąd elektryczny. I zostało znalezione ogniwo w Bagdadzkim Muzeum było ogniwo, które no, miało parę tysięcy lat. I są na tabliczkach sumeryjskich informacje. To są rysunki, płaskorzeźby, gdzie te ogniwa są połączone w szereg. Chcieliśmy mieć większe napięcie, to łączyliśmy w szereg. Chcieliśmy mieć większy prąd, to łączyliśmy równolegle. Czyli oni już o tym wiedzieli. To nie była dla nich jakaś tam magia. Następną rzeczą to jest to, że ratyfikowali ropę na chyba 16 składników. Załóżmy, że wykorzystywali tam, to jest benzyna lekka, cięższa i tak dalej, potem jakieś oleje, asfalty, mazuty. Parafiny, diabli wiedzą, jeszcze można powiedzieć, że jakieś yy, no, smary na przykład. Natomiast w Egipcie parę tysięcy lat później już tylko dziewięć frakcji potrafili wykorzystać, czyli jak gdyby nastąpił regres. Nie? Następna rzecz, idea cegły. To jest też dziwna rzecz, bo ona wcześniej nie istnieje, to oni zapoczątkowali. Ponadto, powstanie urządzeń mierniczych do obserwacji kosmicznych to jest ich wymysł. To znaczy, to jest Anunnaki i Sumeru, ale od Sumeru idziemy. Pomiar odległości to jest Sumer. Kalendarz to jest Sumer. Y Koło zodiakalne z dwunastoma zodiakami, to jest sumer. To samo koło pojawia się potem w Ameryce Południowej. Potem podział kąta na 360 stopni, plus 60 minut i plus 60 sekund, to jest sumer. I to my do tej pory używamy. I tego się uczymy w szkole. Czyli jak gdyby, biblioteka osiągnięć Sumeru jest olbrzymia. I na tych tabliczkach, które są ostatnio tłumaczone, jest więcej tych informacji. Że ono na, rozszerza nam w ogóle y, pojęcie cywilizacji Sumeru łamane przez cywilizację Anunnakich. Tak, jeszcze teraz y, przypomniało mi się o jakiś czas temu w wiadomościach słyszałem o odnalezieniu, w, wydaje mi się, że w Egipcie, y, stopów piachu, który. Tworzy się przy wybuchach jądrowych. Tak. To jest. To następuje. To tak, jak gdyby kryształy powstają. Mhm. To jest tylko i wyłącznie możliwe podczas wybuchu jądrowego. Także półwysep Syn, Synaj też ucierpiał. Zeszklenie piasku to dokładnie to się nazywa. M może dodajmy właśnie o, o co nam chodzi, że to. Potwierdza. Tutaj, potwierdza, tak. tak potwierdza, że musiał. Musiało być działanie wysokiej temperatury. Mhm. Ale to zjawisko nie, nie występuje na całej kuli ziemskiej. Ono występuje tam. Czyli to takie lokalne po prostu, jakby to powiedzieć, rozbójnictwo jądrowe w tym miejscu nastąpiło. Panie Jarosławie, gdzie możemy więcej o tym poczytać? No, są książki, więc spróbujmy szukać w bibliotekach. Może pan kogoś polecić? Właściwie nie mam kogo. Aha. Ja bym po, po, może pojechać do Muzeum Naturalnego w Anglii, w Londynie dokładnie, obejrzenia tego i zapisanie Zapisania się do, do, do tej biblioteki przez internet też można wypożyczać tam pliki i można sobie po prostu przeczytać dokładnie co i gdzie i kto przetłumaczył następne informacje z tych tabliczek. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Ja e, również. Moim i Państwa gościem był pan Jarosław Dobrucki Do usłyszenia